Pana Marka, bo zaraz tak obrzega. Właściciel Muleria, pan Zamiar Janiński. Nagrody za wyjazd do gminy Ośrodek Kultury Polowej też jako sponsor, na cześć pan wójtem Warszawy Kobieńskiej. Witam również też i drugi pani Marka Gajna. W 9 gatunkach, w 3 kategoriach. To są pierogi pieczone, gotowane i smażone. A typowo na konkurs wystawiliśmy pierogi z ryżem i warzywami. Czy to są nowości, te farsze, które pani opowiadała? Znaczy, to nie są takie nowości, czy nasze mamy robiły. I więc, ale są niespotykane, więc stwierdziłam, że jednak należy preferować zdrową żywność z warzywami. Dlatego, żeśmy to wystawiły na konkurs. Czego dzisiaj nie ma, ale są z kapustą, z mięsem i z grzybami. Także myślę, że każdemu trafiłyśmy w gust. Dziękuję za pasami, co się dowiedziałem. Więc jakie plany założenia na kolejne lata, a działania? No tak, jestem przewodniczącą od tego. Mamy w planach po prostu zarejestrować się jako stowarzyszenie i już jesteśmy w trakcie zarejestrowania. Dokumenty są w sądzie. To jeszcze troszeczkę niestety potrwa, a tak w przyszłości obecnie nawet powstał u nas zespół wokalny, więc z tym też jakieś mamy plany. Cóż planujemy w przyszłości? No na pewno chciałabym zorganizować na Woli Bieleckiej coś dla dzieci, dla naszych wnuków, bo tego to jeszcze nie było. Więc...